Siemka, witam Was na kanale Athletic Development. Kurwa, chyba znowu się pomyliłem w nazwie. Powinno być Development. Czemu my z Łukaszem nie nazwaliśmy tego kanału po polsku? Zmieniam nazwę. Siemka, witam Was na kanale Rozwój Atletyzmu i zapraszam Was na kolejny odcinek o pośladku. Prosiliście i wyprosiliście, gdyż było bardzo dużo komentarzy na temat tego, że chcecie drugą część tego odcinka, dlatego też postanowiłem ją nagrać. Jeśli nie widzieliście poprzedniej części, to koniecznie musicie nadrobić zaległości, żeby w ogóle ten materiał miał jakikolwiek sens. Cały wstęp i omówienie problematyki zrobiłem w poprzednim materiale, do którego link znajduje się w prawym górnym rogu ekranu pod guziczkiem i. Kurde, już tyle razy to powiedziałem, że już mi idzie całkiem dobrze, maszynowo. A dla wszystkich tych, którzy pierwszą część widzieli, to tylko krótkie streszczenie, żeby przypomnieć, o co chodziło. Po pierwsze, pośladek okazał się jednym z ważniejszych mięśni dla człowienia, gdyż odpowiedzialny jest za masę funkcji, przede wszystkim za stabilizację miednicy, za zewnętrzną rotację, za odwiedzenie, za wyprost, czyli to wszystko, co jest nam absolutnie niezbędne do tego, żeby się po prostu przemieszczać. Kolejną sprawą, którą się dowiedzieliście z poprzedniego odcinka, jest to, że populacyjnie niestety poślady są u większości z nas powłączane, nie wykonują swojej funkcji prawidłowo i rodzi to ogromną ilość problemów rozchodzącą się po całym ciele, gdyż i odcinek lędźwiowy będzie dostawał po dupie, jeśli tak można powiedzieć, gdy dupa jest wyłączona, i można dostać rwy kulszowej, która po prostu nam zdezaktywizuje cały nerw kulszowy, nie będzie on przesyłał impulsów tak, jak powinien on przesyłać, co będzie równało się różnymi tematami związanymi z bólem, a także nieprawidłową pracą kończyny dolnej. Będzie to oczywiście rzutowało w linii prostej, a w zasadzie w linii skośnej na nasze barki, na całą obręcz barkową, gdyż jest to całe cholerstwo ze sobą połączone poprzez mięsień najszerszy grzbietu, który łączy się z pośladkiem po przeciwległej stronie. O tym wszystkim mówiłem w poprzednim materiale, dlatego jeśli nie widzieliście, zobaczcie. No i kolejna, ostatnia sprawa, jeśli chodzi o tą przypominajkę, to jest fakt, że jeśli macie nieaktywny, osłabiony pośladek i zaczniecie go trenować na siłowni, to jeszcze nikt nie powiedział, że ten pośladek będzie wykonywał w tym ćwiczeniu swoją prawidłową robotę. Czyli na przykład, jeśli macie nieaktywnego dubsztala i idziecie wykonywać martwe ciągi czy wznosy bioder ze sztangą, to po prostu ten pośladek najprawdopodobniej tak czy inaczej nie będzie wykonywał tam swojej roboty, więc będziecie trenować wszystkie inne mięśnie oprócz pośladka i oczywiście nie rozwiąże Wam to problemu dezaktywizacji pośladka, a może doprowadzić jeszcze do bardzo niebezpiecznych kontuzji, gdzie ja poprzez te kilka lat już zabawy w trenerkę po prostu obserwuję namiętnie, że gościu leżał przez pół życia na kanapie, nic mu nie było, poszedł na siłownię, poszedł na crossfit, po 2-3 miesiącach nagle boli go kolano, boli go lędźwiowy, już mu jakaś dyskopatia wyskoczyła i generalnie jest cały porozpierdalany. Co to jest? Po prostu nietrenowanie w prawidłowych wzorcach, dezaktywizacja mięśni kluczowych za naszą stabilizację, do tego wszystkiego dowalamy ciężar i mamy kontuzję gwarantowaną. Dlatego też, jeśli pośladek jest nieaktywny, trzeba go po prostu zaktywizować najróżniejszymi ćwiczeniami aktywizacyjnymi i dopiero wtedy, kiedy on się obudzi, my będziemy go mogli wyczuć w danym ćwiczeniu, to wtedy dopiero przedstawiamy mu jakieś ćwiczenia siłowe. I tym oto płynnym podsumowaniem, a w zasadzie przypomnieniem, podsumowanie będzie pod koniec, przechodzimy do tematu drugiego odcinka. Tak jak Wam powiedziałem w poprzedniej części, to ja postanowiłem, że naprawię swoją dziewczynę, która miała nieaktywny jeden pośladek, przez co miała ogromne bóle w odcinku lędźwiowym, a także w kończynie dolnej w trakcie wykonywania swoich wygibasów rurkowych, gdyż jest instruktorką pole dance. I tak jak Wam powiedziałem, pierwszą najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o budzenie i przywracanie siły mięśniom pośladkowym, i są tak zwane ćwiczenia aktywizacyjne, czyli moja rusałka wykonywała te ćwiczenia aktywizacyjne przez okres 1,5 miesiąca w domu, nawet nie chodząc na siłownię, co zajmowało mniej więcej 15 minut, czyli nie jest to zbyt duży ból dupy. Nie, tak nie mogę powiedzieć. Rzut na dupie? Też nie. Tak czy inaczej, nie zajmuje to jakiejś strasznej ilości czasu, a już można zacząć budować fundament pod późniejszy trening mięśni pośladkowych. Dlatego też radzę, zanim jeszcze stwierdzicie, że dobra, idę na siłownię pakować poślady, miesiąc, półtorej w domu zaktywizować pośladek i dopiero na tak dobrze przygotowanym mięśniu wyruszyć na trening siłowy. Czyli wykonywała ona dwa ćwiczenia aktywizacyjne plus trzecie na core, którego nie będę tutaj omawiał, bo nie jest to tematem dzisiejszego odcinka, czyli aktywizacja pośladka w leżeniu na brzuchu z lekko zgiętym kolanem, a także muszla przy ścianie, czyli mamy tutaj aktywizację mięśni pośladkowych większych i średnich.
Po tych 1,5 miesiąca aktywizowania pośladka stwierdziliśmy, że po prostu dorzucimy teraz jeden trening siłowy w tygodniu, gdzie po prostu pokażę Marcie, jak ma wykonywać martwe ciągi, przysiady. Zaczniemy może troszkę inaczej tam pracować, bo mamy dużo więcej sprzętu i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, bardzo częstym problemem w trakcie wykonywania ćwiczeń na mięśnie pośladkowe są mięśnie grupy tylnej naszego uda, czyli kulszowo-goleniowe mięśnie, które się składają z dwugłowego uda, a także półścięgnistego i półbłoniastego. Także te mięśnie są to najczęściej mięśnie, które będą kompensować za nieaktywny pośladek. Czyli jak poślad się wyłącza, to oczywiście nasze ciało nie może zostać bez wyprostu w biodrze, bo po prostu byśmy z klopa nie wstali. Dlatego też inne grupy mięśniowe będą aktywizowane do roboty, po prostu będą się przepracowywać, będą zbyt aktywne, będą zbyt napięte, tak? Może to rodzić właśnie takie napięcie z tyłu całej nogi. Dużo osób to kojarzy i zna. Dlatego też we wszystkich ćwiczeniach aktywizacyjnych i ćwiczeniach ukierunkowane właśnie na to biodro, one będą na siebie chciały zgarniać jak najwięcej obciążenia, bo są tak po prostu nauczone. I teraz bardzo ważną rzeczą na początku jest, żeby chociaż troszeczkę zbić ich napięcie, żeby jak najwięcej tego obciążenia przekazać na pośladek. Jak to robimy? Bardzo prosty sposób. Jeśli macie partnera treningowego, to po prostu ja wykorzystuję do tego gryf. Kładę gryf na tył uda i po prostu powolutku zaczynam rolować. I teraz pro tip. Bardzo często ludzie zadają mi pytania, gdzie te ćwiczenia aktywizacyjne i mobilizacyjne wsadzać. Ja najczęściej robię to w ten sposób, czyli na początku lecimy z rolowaniem mięśni kulszowo-goleniowych przez około minutę, półtorej, co zbije ich napięcie i pozwoli na lepszą aktywizację pośladka w ćwiczeniu, które ma za zadanie zaktywizować pośladek, w tym przypadku aktywizację pośladka w leżeniu na brzuchu. Nie wiem, jak nazwałem to ćwiczenie. Wiem, że nie jest to zbyt oryginalne, ale pasuje jak ulał. I wykonywaliśmy takie 3 super sety, można powiedzieć, gdzie tego rolowania było minuta, półtorej i później od razu po rolowaniu aktywizowaliśmy pośladek w 20 powtórzeniach do takiego przepalenia mięśniowego. Oczywiście, jeśli pośladek jest nieaktywny, to nie znaczy, że nie możemy trenować na przykład martwych ciągów czy przysiadów, które są bardzo ważnymi wzorcami dla każdego ludzia. Wręcz przeciwnie, zacząłbym już wprowadzać naukę tego wzorca ruchowego, gdyż nasz organizm, nasze ciało, nasz układ nerwowy, nasza głupia łepetyna potrzebuje kilku tygodni na to, żeby załapać, jak ten ruch powinien mniej więcej wyglądać i później będzie łatwo dorzucić jeszcze na to pośladek aktywny i nauczyć taką osobę, jak ma wykorzystywać ten mięsień w trakcie na przykład takich wzorców jak martwy ciąg. Dlatego też od razu już wprowadziłem w kolejnych ćwiczeniach wzorzec martwego ciągu i wzorzec przysiadu. Dobra, jeśli chodzi o prawidłowe wzorce ruchowe, jest to ultra ważne, żeby w nich trenować. To wiedzą wszyscy. I teraz przez te kilka lat prowadzenia szkoleń, jeżdżenia po całej Polsce, po prostu szkolenia dziesiątek tych osób, gdzie większość z nich, uwierzcie mi, była trenerami, to po prostu osoby, które potrafiły w prawidłowy sposób wykonać martwy ciąg, mogę zliczyć na palcach jednej ręki. Jest bardzo dużo mitów, jest bardzo dużo nieporozumień, jeśli chodzi o martwy ciąg i spowodowane jest to tym, że wszyscy chcą pizgać jak najwięcej obciążenia. Taki model po prostu przedstawia w dzisiejszych czasach trening siłowy, który zapożycza bardzo dużo z trójboju, w którym faktycznie ta siła jest najważniejsza. Z tym, że jeśli nie jesteście trójboistami, jeszcze raz podkreślę, to na cholerę wam te ogromne ciężary. Po prostu nauczcie się prawidłowo wykonywać ten martwy ciąg i aktywizować prawidłowe mięśnie w trakcie wykonywania tego martwego ciągu. A uwierzcie mi, że nie będziecie musieli podnosić nie wiadomo ile, żeby przetrenować dobrze mięśnie pośladkowe i całą tylną taśmę, a nie będziecie po prostu chodzić po rozpierdalani z dyskopatiami w odcinku lędźwiowym czy gdzieś w odcinku szyjnym. To jest bardzo kluczowe. Jeśli jesteś trójboistą, chcesz bić rekordy świata, to proszę bardzo, to jest twoje zajęcie. Ale jeśli nie jesteś, to po prostu raczej bym zrezygnował z wielkich ciężarów na rzecz napięcia mięśniowego, a także czasu pod napięciem, gdyż to tak na dobrą sprawę jest dla nas jakby najzdrowsze i da nam najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o takiego zwykłego śmiertelnika. Dobra, wracając do treningu Marty, ten triset był tym, co rozpoczynało każdy nasz trening, a także był wykonywany jeszcze osobno w domu. Później wykonywaliśmy jakieś inne ćwiczenia, które też przydadzą się Marcie w jej jakby pole dance'owym zajęciu, czyli różnego rodzaju wzmacnianie góry, dodawanie właśnie tych martwych ciągów, przysiadów itd., itd., czyli taki wprowadzenia w świat treningu siłowego, gdzie po prostu budujemy fundament pod to, żeby później móc trenować bezpiecznie i po prostu mieć cały czas dobry progres. Kolejne bardzo duże nieporozumienie, które funkcjonuje w społeczeństwie, jest to, że jakie są dobre ćwiczenia na przykład na poprawę postawy ciała. Teraz odpowiedź, uwaga, najlepszym ćwiczeniem na poprawę postawy ciała jest poprawa postawy ciała.
Jakby to głupio nie brzmiało, to to jest ultra ważne, co jeśli nie ogarniecie, to po prostu nigdy w życiu się nie naprawicie. Co z tego, że wy przez 3 godziny w tygodniu będziecie próbować się naprawiać, aktywizować prawidłowe mięśnie, później tu rolować te pospinane, gdyby później przez cały ten okres czasu będziecie po prostu znowu poruszać się w złych postawach, w złych wzorcach ruchowych i znowu będziecie się rozwalać. Czyli jeśli na przykład coś was boli, to zastanówcie się, czy na przykład nie stoicie krzywo, czy nie siedzicie krzywo, czy nie nosicie na przykład torby, czy plecaka cały czas na jednym ramieniu, czy po prostu jeśli odpoczywacie, stoicie gdzieś w kolejce, czy stoicie na jednej nodze, czy na obydwu, to jest bardzo, bardzo ważne, gdyż zmiana tych wzorców właśnie z życia dnia codziennego będzie tym, co tak na dobrą sprawę nas będzie naprawdę naprawiać. I u Marty był taki problem, że ona stała w pozycji swayback. Jest to mega dzisiejsze w dzisiejszych czasach. Oż ty kurwa powiedziałem. Jest to mega częste w dzisiejszych czasach, gdyż tak jak poobserwujecie sobie ludzi na ulicy, czy nie, gdzieś na przystankach, to zobaczycie, że bardzo dużo osób stoi z tą miednicą wywaloną w przód, z przeprostem w kolanach, zwiększoną tutaj kifozą piersiową i tam kilka jeszcze innymi smaczkami. I to jest coś, co jest ultra dla nas niezdrowe. Powinniśmy stać w dobrej pozycji. I teraz my u Marty po prostu naprawiliśmy tego swaybacka, kazałem jej cały czas stać w dobrej pozycji. Jak tylko widziałem, że stoi źle, to od razu przychodziłem i ją poprawiałem i po prostu to powoli się wdrukowywało w jej głowę, gdzie ona teraz już po pół roku jakby tego naszego działania w tym kierunku naprawiania jej postawy już praktycznie stoi za każdym razem prawidłowo, nie muszę jej o tym przypominać. Dlatego to jest super ważne, żeby naprawić. Czyli działamy dwutorowo. Lecimy na siłownię i trenujemy te wszystkie, aktywizujemy te mięśnie, które są osłabione i uśpione, ale w swoim życiu codziennym też uważamy na to, jak się poruszamy, jak siedzimy, jak gdzieś czekamy. Niestety wszystkich najdrobniejszych szczegółów nie jestem w stanie wytłumaczyć tutaj w tym odcinku YouTube'owym, bo po prostu on trwałby miliard lat, dlatego też stworzyłem, jakby nagrałem cały projekt treningowy, który się składa z 5 miesięcy treningowych. Jeśli zaczniecie ze mną współpracę, to po prostu dostaniecie w każdym miesiącu obszerny materiał wideo, który trwa ponad godzinę, w którym dokładnie tłumaczę, co trzeba zrobić, żeby się naprawić, jakie ćwiczenia zastosować, jak prawidłowo stać, jak się zbadać, czy się dobrze stoi, czy nie, i czy się dobrze poruszacie, czy nie, a także masa innych ciekawych, pomocniczych ćwiczeń i po tych 5 miesiącach, tak na dobrą sprawę, już macie zbudowany taki solidny fundament do tego, żeby jakby wzmacniać się dalej. Dodatkowo jesteście wstępnie zmobilizowani i pouwalniane macie zakresy, a także już wiecie, jak się poruszać prawidłowo na treningu, żeby się nie popsuć. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani, to piszcie na maila poniżej, udzielę wam wszystkich informacji odnośnie tego projektu treningowego. Dobra, słuchajcie, to jest koniec części numer 2. Klasycznie, jeśli jesteście zainteresowani kolejną częścią, bo jeszcze mam tam kilka dobrych Michałków, których wam nie powiedziałem, i jesteście zainteresowani tym, jakie były kolejne kroki w aktywizacji, to po prostu piszcie w komentarzu, że chcecie odcinek numer 3. A możliwe, że taki powstanie. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się i na razie.